Odpuść, człowieku, weź, odpuść to. Co? Kto co odpuścić ma? Czekaj, czekaj, tu mam ważną rozgrywkę teraz. Piłkę licytuję. Stary sama Edson, Alan też do nascimento. Piłkę podpisał, rozumiesz? Prawdziwy Pele, czujesz to? Weź, po coś to podbił, człowieku, po coś to podbił. Ty czujesz, że jest tutaj własnoręczny, autentyczny podpis czarnym pisakiem, rozumiesz? A co, ty byś odpuścił taką okazję, jakbyś miał? To jest podpis Pelego, to... Dzięki. Absolutnie rozumiem. Dzięki, stary. Naprawdę, bo już wiesz, już się trochę zaczynałem wahać. To co, mówisz, żeby walczyć? No jasne, stary, czujesz tak, to walcz. Ty patrz, o stówę jeszcze podbił. Jak można po prostu być takim debilem, żeby za taką durnowatą piłkę 2000 płacić? Ile? No, stary, facetowi na mózg padło. Ale stary, to w ogóle jest bez sensu, weź to, zostaw. No, ale mówiłeś walczyć? No tak, no ale tak, chyba nie chcesz tyle kasiory. Stary, mnie Sonia zabije, rozumiesz? Pewnie, że cię zabije, bo to jest wariactwo. I to się właśnie tak ogólnie jakoś tutaj, wiesz, zgadzamy, ale powiedz mi, ja tak jeszcze stówkę dorzucił, co? Więcej niż stówkę to bym nie radził. No ale wiesz, ale tak stówkę to byś radził. Wiesz, bo tak tam stówkę to tam Sonia nie będzie, wiesz, rozdzierać szat. Stary, ja wiem, że całe życie o takiej piłce marzyłem. Pele, no nie wiem sam, no. A tobie tak jest łatwo mówić, rozumiesz? Dla ciebie to może jest niewiele, a ty wiesz, że ja muszę pracować na tyle pieniędzy? Wiesz? No co ty chcesz, żebym ci powiedział? No to staram ci się cię wspierać ci. Jakoś właśnie nie widzę, że wspierać. Raz stary tak, a raz siak normalnie gadasz. Jakiś taki chwiejny jesteś, rozumiesz? Powinieneś powiedzieć otwarcie, stary. Dorzucamy ostatnią stówkę, ale taką naprawdę ostatnią stówkę i wiesz, potem się zobaczy. No więc... No. Dobra, okej, dzięki. Poszło, patrz. Nie no, przebił to. Patrz go. 2200 dał. Moje uszanowanie. Dobry. Bo widzi pan... Ja mam wnuczka, zapalony kibic. Jemu się marzyła piłka z podpisem Pelego. No to postanowiłem sprawić chłopakowi frajdę. Frajdę, tak? A jakby sobie wnuczek, nie wiem, zamarzył Ferrari, to też by mu pan kupił? Ciekawe, słyszałeś to, Borys? No ale wie pan, a wie pan, że on jest kibicem Polonii Wólka Kościelna? Kibic Polonii Wólka Kościelna? Nie no, z wielką przyjemnością, wie pan. Proszę bardzo. Tele. I tutaj tak, o. A, proszę bardzo. Do widzenia. Teraz przeszedł, proszę. No facet mnie zagadał, patrz. Się licytacja skończyła. No i bardzo dobrze, zostaw to, zamknij to, zapomnij o tej piłce. Stary, jesteś teraz 2200 do przodu, no. Sonia się ucieszy, kupicie sobie coś fajnego. Tak, a ty, co fajnego, co sobie razem kupimy? Powiedz mi, co mnie w ogóle odbiło, żeby się z tą kobietą na stałe wiązać? Czy mi czegoś wcześniej brakowało? Wtedy ja wszystko mogłem mieć, rozumiesz? Teraz nawet durnej piłki sobie nie mogę kupić. Całe życie sobie przez nią zmarnowałem, rozumiesz? Cześć. Cześć. Co, stało się coś? Nie, nic się nie stało. Tak sobie rozmawiamy, wiesz, tak po męsku troszkę, wiesz, i Pele nagle tak... Mówił mi o tobie, na przykład, jak cię kocha bardzo i tak się uruchomił się, wzruszył emocjonalnie. Ja też cię kocham, Pele. Super. I tak chciałam ci powiedzieć, bo coś... Ale się troszeczkę boję, że mnie zabijesz, bo trochę mnie poniosło. Nie no, śmiał. Kupiłam ci piłkę z podpisem Pelego na aukcji w internecie. To z tym prawdziwym podpisem? Czarnym pisakiem? No tak, no, może przesada, ale wiedziałam, że całe życie o takiej marzyłeś. To pewnie musiało kosztować fortunę, co? No,